Witajcie detailingowy dziadziam. Dzisiaj ze mną Bipro i Dyronizer, który pachnie właśnie jajcem. No ta zapachowa klasyczna dla tego produktu. Kolejna rzecz, Guala, który dla mnie w tym produkcie się nie sprawdza. Ogólnie, jak zauważyłeś, nie przepadam za tym atomizerem. Są produkty, których daje radę i jest fajny. Tutaj akurat no mnie nie podszedł. Z tego względu, że tak, butelka jest króciutka, atomizer też nie bardzo nieporęcznie się trzyma buteleczkę. Ale spróbowałem go z Canyonem i zobacz, jak to wyglądało. No właśnie, jak dla mnie zdecydowanie lepiej. Widać, że Canyon miał też co robić ze względu na gęstość tego produktu, ale równie rozprowadził i na pewno oszczędniej. Kolejna rzecz. Buteleczka, porównanie z RRC właśnie, z tym hejtowanym RRC, jak dla mnie na chwilę obecną, powiem tak, dokładnie, RRC był lepszy. I na chwilę obecną jest lepszy od tego produktu, z tego względu, że tu mamy 700 ml, tam mamy litr w tej samej cenie. RRC ma fajniejszą gęstość i będzie wydajniejszy. Na pewno, tak jak widziałeś, RRC rozprowadza się pięknie i bardzo równo pokrywa powierzchnię. Tutaj niestety tego nie mamy. Guala moim zdaniem za dużo wyrzuca, nierówno i jest mało oszczędnie. Jeżeli chodzi o wybieranie lotnej rdzy, moim zdaniem też zrobił to lepiej RRC. Niewiele lepiej, ale lepiej. Tak, tutaj tak, po stronie RRC duży plus. Tu nie jest źle, ale RRC jak dla mnie zebrało więcej. Próbowałem tym produktem później pojechać po stronie wewnętrznej, jak widziałeś, Canyon wskoczył do gry. Tam umyłem felgę. Felgi, które kiedyś były tam zabezpieczone, to są felgi, które będą już u mnie na stałe, bo zmieniło się autko na podwórku. Były zabezpieczone. Od wewnętrznej strony masakra, bo tam tak naprawdę to raczej nie było zabezpieczone i pomalowane są ciężko. Jakimś takimi chropkowaty jest ten lakier, więc tam naprawdę brud siedział grubo. Dużo brudu. I produkt zasadowy nie bardzo sobie z tym poradził. Nie chciałem wskakiwać jeszcze z konkretnym kwasem, wskoczył ten produkt. I powiem Ci, że przy pędzlowaniu potrafi zrobić robotę. Taki drugi brud, którego nie zebrał, powiedzmy, zasadowy produkt, pięknie go wyjmuje i bardzo fajnie doczyszcza. Nie jest źle. Przy pędzlowaniu nie ma oporu. Nie ma oporu jakiegoś specjalnego. Bardzo przyjemnie. No dobrze, myślę, że to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem na temat tego produktu. To nie jest zły produkt. Nie. Bardzo fajny produkt w tej cenie, jakby był rzadszy i jakiś inny atomizer. No, Canyon może też nie jest złotym środkiem, ale jest lepszy, to naprawdę produkt byłby całkiem niezły. Wiadomo, u Ciebie na przykład ten produkt sprawdzi się rewelacyjnie, to też jest w zależności od warunków. Ja wiem, i temperatura, i wilgotność, to wszystko ma pewnie wpływ, ale słuchaj, no słuchajcie, ciężko jest, żeby używać produktu tylko latem. Ciężko jest, żeby używać tego produktu tylko zimą. Możemy tak zrobić, ale czy o to chodzi? Szukamy takiego złotego środka, gdzie właśnie, powiedzmy, kupujemy sobie Dyrona i on jest takim magicznym królem, powiedzmy, który sprawdzi mi się, jak będzie zimno, jak będzie ciepło, jak będzie wilgotno, będę mógł nim popędzlować. Mam takiego króla, niestety nie jest tani, ale ten film się pojawi. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!